Już ranty pomału schną. To lej, panie, jestem ciekaw, co to jest. O kurde. O. Ale piękna. Siema, legendarni. Mamy tutaj dwa zajebiste fanty. Należy pokazać. A przechodząc do szczegółów, może zacznę od tego, bo jest według mnie petarda. Mamy tutaj małą gratkę dla archeologów. Znalazł się trzewik pochwy miecza, podejrzewamy, w całości kompletny, z ciekawą ikonografią po środku. Długo żeśmy się zastanawiali, co ona przedstawia. Mamy tutaj kilka takich hipotez oraz opcji, co to może być. Jak dla mnie, mam tutaj takie dwie tezy. Wygląda mi to na, tutaj jest po, na dole jest palenisko, u góry jest naczynie, z naczynia wydobywa się dym. Jeszcze jest następna teza taka, że tu jest niepokojące, ponieważ tutaj być może są runy, także to może być jeszcze coś starszego. Lub jeszcze następna opcja jest taka, że może to być po prostu cecha jakiegoś rzemieślnika spod Krakowa lub z Krakowa. Ponieważ tutaj, jak się przypatrzymy, może też mogą także tutaj przedstawiać inicjały. Tu, tak jakby z tego dymu. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, to jesteśmy bardzo zainteresowani i piszcie w komentarzach, bo dla nas to jest bardzo ważne, bo znalezisko naprawdę mega. Piękne wykończenia po bokach. Gruby, solidny brąz. Masz jakieś opcje, co to może być? Mam pewnego pojęcia. Ktoś pomoże pewnie. No. Pokaż teraz drugi. Tak. A jeszcze może dodam, że tutaj są te właśnie tłoczone kółeczka, wzór kółeczek tutaj na dole. I to też może być ciekawy fakt o tym, że może to być naśladownictwo z wczesnego średniowiecza. Także fant, super. Zobaczymy, co powie urząd, ale naprawdę identyfikacja, jak dla mnie, lubię poznawać wcześniej, także piszcie, co o tym sądzicie i napierniczajcie komentarze. No. Także ciekawy fant. Ok, a przechodząc do drugiego. Też ciekawy się znalazł. Znalazła się taka nabika. No w kształcie takiego kwiatka dużego. Ale tutaj motyw widać ewidentnie. Chyba to będzie słonecznik, nie? No to kwiatoszek, tak. No i grona, nie? Tak, tu są winogrona gdzieś po bokach. Tu wychodzą. Także też bardzo fajny, ciekawy fant. Tutaj nawet idzie rozpoznać. Tu mamy śrubkę. Także jest znak win, także podejrzewamy, że to będzie XIX, może nawet XX, czy nawet XVIII wiek, końcówka. Być może jakieś to jest okucie od skrzyni. Też super fant. No i tyle. Także nie było kopania. Dlatego chcieliśmy pokazać wam najlepsze znaleziska, jak do tej pory. Także pozdrawiamy, trzymajcie się, pozdro, cześć. Nara.